Chcesz całuska? Pocałuj mnie w dupę. Co za język. Muszę z nią porozmawiać. Mam inny pomysł, ale czy dobry? Zaufaj mi. Fred. Przepraszam. Wiem, jak sprawić, że obaj dostaniemy, co chcemy. Zapominasz, czyj to program. Zadaj Rebece proste pytanie. Podskoczy ci oglądalność. Szanowni Państwo, ponownie witam w studiu królową horroru Rebekę Royce. Zanim przejdziemy do morderstw, muszę ci zadać dziwne pytanie. Proszę. Kto napisał tę książkę? Czyje nazwisko widnieje na okładce? Używasz pseudonimu, by chronić prywatność. Twoją czy autora? Mam powtórzyć pytanie? Nie, odpowiem. Książka została napisana... Przeze mnie. Przez Johnny'ego. Ta suka Rebeka przypisała ją sobie. Czas, by świat poznał Johnny'ego. Johnny. To notatki do sequela? Badania psychiatryczne Rebeki. Zgodziła się, bym się z nimi zapoznał. Ma osobowość wieloraką. Występuje u niej 5 różnych osobowości. To o 2 więcej niż u Mata. Pójdę już. Nic jej nie jest? Odpoczywa w domu, ale kiepsko z nią. Do czego dążyłeś? Do prawdy. Zrobiła z siebie pośmiewisko na antenie. Być może wyrządziłeś jej nieodwracalną krzywdę. Takie rzeczy to nie przelewki. Co z tobą? Jak to? Nikt nie lubi tej sprawy. Miesiąc temu zmarła moja żona. Poprawię się. Wiem, przez co przechodzisz, ale musisz słuchać rad i ekspertyz ekipy. Jako lekarz radzę ci, nie rozpamiętuj przeszłości. Moje drzwi zawsze stoją otworem. Mamy zwrot akcji. Po obejrzeniu programu DiGenovy koleś zadzwonił na policję i do wszystkiego się przyznał. I confessed.
Przyznałem się. Odbiło ci? Przecież jesteś... kaleką? Łamagą? Powiedz to. Nie cierpię tej poprawności politycznej. Byłem tam. Co mam wam jeszcze powiedzieć? Zacznij od początku. Nie wiem, jak ich zabiłem, ale mówię wam, że to byłem ja. Boję się, że znów to zrobię. W Halloween? Goń się. To nie może być on. Opisuje to, co przeczytał w książce. Każde morderstwo popełniono w miejscu związanym z Rebeką. Może Bart ją zna. Mówi nam, co chcemy usłyszeć. Panie Simmons, ona pani potrzebuje. Co mam zrobić? Niech pani zostanie i słucha. Rebeko, od jak dawna wiedziałaś o swoim stanie? Od lat wiedziałam o swoich odmiennych osobowościach. Jest nas pięcioro. Sally to samotna dziewczynka, napisała Buster ma wolny. Pomagałam jej w ortografii. Mogę porozmawiać z Sally? Znasz staruszkę, co połknęła karaluszka? Nie powinno mnie przy tym być. Opowiedz mi o niej. Raz jedna staruszka połknęła karaluszka. Straszna to przygoda. Pewnie umrze, nieboga. Jest też Franklin. Wypełnia mi zeznania podatkowe. Napisał podręcznik do matematyki. Potem jest Suzy. Napisała romans. Przysięga, że to jej autobiografia. Chcesz ją poznać? Już się poznaliśmy. Muszę iść. Na razie, Rebeko. Chciałbym cię teraz zapytać o Johnny'ego. Napisał horror w Halloween. Johnny nie lubi być jednym z wielu, chce być samodzielny. Mogę z nim porozmawiać? Nie ma go teraz w domu. Sally? A gdzie jest? Where is he? Nagle czuję, jakby coś przejmowało nade mną kontrolę. A potem... tracę przytomność. Jasne. Jak wylądowałeś na wózku?